Gminy i powiaty pod lupą. Diagnoza Chociaż partycypacja jest obecnie jedną z kluczowych kwestii w społeczeństwach demokratycznych, samo zjawisko nie jest jeszcze opisane w sposób wyczerpujący i jednoznaczny. Dlatego uznaliśmy, że jednym z istotnych celów projektu Decydujmy razem powinno być budowanie korpusu wiedzy na temat partycypacji i jej najistotniejszych wymiarów. Najważniejsze z naszych zadań to uporządkowanie samego zjawiska, przez przygotowanie teoretycznej propozycji budowania modeli partycypacji, a następnie opisanie jej stanu. Osiągnięciu tych celów służyło między innymi przeprowadzenie na przełomie 2011 i 2012 roku badań diagnozujących poziom partycypacji publicznej w Polsce. Badania opierały się na wywiadach przeprowadzonych z kluczowymi aktorami procesów podejmowania lokalnych decyzji. Dzięki nim dowiedzieliśmy się, jakie możliwości włączania się w podejmowanie decyzji publicznych stwarzają samorządy, jak wygląda faktyczny udział mieszkańców we współdecydowaniu, ale przede wszystkim poznaliśmy opinię, jak oceniane są różne formy partycypacyjnego rządzenia i jak wygląda gotowość Polaków do angażowania się w życie publiczne. Diagnoza stanu partycypacji stanie się punktem wyjścia do popularyzowania, umacniania, i wdrażania rozwiązań, które pozwolą na większe zaangażowanie władz i obywateli we współpracę w tworzeniu polityki publicznej, co jest jednym z głównych celów projektu Decydujmy Razem. Jesienią 2012 roku wyniki diagnozy zostaną zaprezentowane w publikacji, która podsumuje naszą dotychczasową pracę.